Paweł Kilen, laureat Kolosa w kategorii podróże. Twoja wyprawa to było 5 lat, 4 kontynenty, mnóstwo różnych środków transportu. Na wszystkich chyba ogromne wrażenie zrobiła ta prezentacja i świadomość tego, co ty zrobiłeś, a ty się cały czas taki wyluzowany wydajesz. No jak człowiek przejedzie tyle, to rzeczywiście musi być wyluzowany, bo tylko tak może to zrobić. Dużo rzeczy trzeba na siebie brać i tylko na luzek, a można rzeczywiście to zrobić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Podczas tych 5 lat nie wracałeś w ogóle przez ten czas cały do Polski? Miałeś takie momenty, żeby się już wymanewrować z tego? Nie było takich momentów, chociaż powiem, że pod koniec Afryki rzeczywiście już myślałem o tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu. Ten wyścig z czasem zaczął się gdzieś tam w Mali i trwał aż do samego końca. Tu wiele przyczyn, czy finansowe, czy czasowe, czy święta, po prostu chęć powrotu i te liczne choroby, które mnie nawiedzały, spowodowały, że rzeczywiście pragnąłem jak najszybciej wrócić do domu już pod koniec wyprawy. Chyba każdy ma mniej więcej po jakimś czasie taki syndrom, żeby jak najszybciej wrócić do domu, bo już mu się chce być w tym domu. Po tych 5 latach pewnie się tam coś w twoim życiu, w twojej głowie zmieniło. Co najbardziej, jak porównujesz siebie sprzed tam 6 lat i do tego, co jest teraz, to o czym myślisz przede wszystkim? Człowiek się starzeje troszeczkę i mądrzeje, więc na pewno zmądrzałem, a to, że podróżowałem, dało mi w pewnym sensie jakiś taki inny koncept postrzegania ludzi i ja to nazywam czytaniem ludzi, czyli po prostu rozpoznawaniem ich zamiarów i tego ich charakterów, czy są pozytywne, czy negatywne i co z tego wynika. Ja myślę, że tego typu umiejętności nabywa się w czasie podróży. No i taki ogólny optymizm, jak najbardziej, który zawsze był we mnie, a podczas podróży utwierdziłem się, że rzeczywiście on jest, jakieś tam szczęście gdzieś tam się czyha za mną i zawsze jest gotowe wystąpić w momencie, kiedy go najbardziej potrzebuję. A moment, opowiadaj, że początek wyprawy to było razem ze swoją byłą dziewczyną. Rozstaliście się, to nie był jakiś taki moment, kiedy zacząłeś myśleć, że to podróżowanie, to nic dobrego z tego nie wynika? Raczej nie. Jak to mówią, lepiej, żeby to się zdarzyło na początku niż później i to dobrze, że to się zdarzyło na początku. Miałem taką niewielką załamkę, ale co nas nie zabija, nas wzmacnia i jak najbardziej to mi pomogło jeszcze bardziej w podróżowaniu i na pewno gdybyśmy się nie rozstali, nie byłbym tym, kim jestem teraz. Te takie 5 lat, no, nie wyrwane z życiorysu, ale spędzone w zupełnie inny sposób niż zdecydowana większość ludzi. Co ty robisz teraz, co się robi po wróceniu, po 5 latach z tułaczki po świecie, z włóczęgi? Ja chyba cały czas jestem na tej wycieczce, bo jeszcze nawet się nie wprowadziłem do swojego pokoju, a tak naprawdę jestem tak zaganiany pracując i robiąc prezentację, że cały czas tkwię myślami gdzieś w podróży czy w jakimś innym temacie, który nie pozwala mi nawet wziąć i usiąść, zacząć pisać książkę, o którą wszyscy mnie proszą. Więc jak najbardziej wpadłem z takiego rytmu, wstań, jedź na rowerze cały dzień i rozbij namiot, znajdź bezpieczne miejsce i zjedz coś i śpij w taki tryb, co zrobi dalej. I jestem, mi się wydaje, że zawsze byłem odrobinę takim człowiekiem akcji i ta akcja cały czas jest we mnie i ta akcja się po prostu przeniosła na jakieś takie inne pola. A będziesz w stanie jakoś tak normalnie funkcjonować bez takiego podróżowania? To się okaże. Ostatnie pytanie dotyczące Kolosa. Dostałeś Kolosa przed ogromną liczbą ludzi, go odbierałeś. Jakie to uczucie? Bardzo duży stres. Przyznam szczerze, że chciałem go dostać. Samochwała. Chciałem go dostać i cieszę się, że go dostałem, bo to świadczy tylko o tym, że wielu ludzi uważa, że to nie była tylko jakaś tam bezduszna, głupia włóczęga po świecie, tylko jakiś coś dla siebie i coś dla pokazania ludziom, że warto podążać za swoimi marzeniami, choćby jak bardzo nielogiczne one były. Najfajniejszy moment tej prezentacji to dla mnie była ta końcówka, jak już tam zasuwasz przez Warszawę. No co się czuje w takim momencie? Olbrzymią radość. Olbrzymią radość. Mi uśmiech nie schodził z twarzy przez kolejne parę dni. Ja nawet jak przekroczyłem granicę Polski, to uśmiech nie schodził mi z twarzy. Olbrzymia radość.